Siunio, jak i te elegancki, tak z samego rana do pracy? No mam ten program. Masz program? No wiem, zawsze masz w poniedziałki program. Pokaż nam się. A. Wygrywam. To powiem, jaki to program. Powiedz, jaki program. I kiedy możemy go obejrzeć, ten program? Słuchajcie, ale nie, bo mówię, to jest ciekawe. Czy jest ciekawostka? 9.50 w Onecie na żywo zaczynamy program, oczywiście misja futbol, jak każdy poniedziałek. Ci, co interesują się futbolem, wiedzą, że wczoraj sensacyjnie Legia przegrała z Widzewem 0-1, a my dzisiaj porozmawiamy z Rafałem Gikiewiczem, bramkarzem Widzewa Łódź. Jak to się stało? Zapraszam. No właśnie, audycja zawierała lokowanie produktu. A ja, kochani, jak widzicie, kręcę. I jeszcze mi trochę tego kręcenia dzisiaj zostało. Ponad godzina 20. Miłego dnia, kochani. No jeszcze mi zostało, słuchajcie, z pół godzinki. Dzisiaj bardzo miły trening. Kilka lekkich interwałów. No nie lekkich, no ale takich do przeżycia. Teraz jeszcze 30 coś minut. W takiej łatwej strefie. Więc oglądam sobie storki. I właśnie widzę, że Robert dodał storkę o tym, że rzuca cukier. Bardzo mu w tym kibicuję, bo bardzo dobrze rozumiem jego walkę z pokusą do zjedzenia czegoś słodkiego, bo mam to dokładnie tak samo jak Robert, że nie potrafię jeść małych ilości cukru. Jak zacznę jeść cukier, to po prostu już idzie. Więc po prostu go unikam. I was też do tego namawiam, przyłączcie się do wyzwania Roberta i zróbcie coś dla mnie. No to zawsze tak jest, że razem po prostu dużo łatwiej osiągać pewne cele. Ale jakbym mogła wam tak z własnego doświadczenia powiedzieć, to po prostu nie ma zmiłuj. Z cukrem jest jak z każdą żywką, po prostu musisz ją wyciąć od razu. Ten cukier jest wszędzie, we wszystkim, w bardzo wielu produktach, więc nawet nieświadomie bardzo często spożywamy go. Za dużo, więc świadomie musimy go ściąć zupełnie. Bardzo łatwo powiedzieć, dużo trudniej zrobić. I moim sposobem na to, żeby poradzić sobie, uwierzcie mi, ja zrezygnowałam z bardzo wielu rzeczy w swojej diecie. Czuję się dzięki temu naprawdę świetnie, ale jeżeli miałabym wskazać jedną rzecz, z której rezygnować mi było najtrudniej, to są właśnie słodkie rzeczy. I teraz moim sposobem na to jest, ja już jak tak strasznie mam ochotę na coś słodkiego, wtedy jem daktyle. Słuchajcie, nie wiem jak to działa, kiedyś bardzo nie lubiłam daktyli, teraz ją po prostu uwielbiam. Ale jak naprawdę mam ochotę na jakąś taką a la pralinkę, bo ja w ogóle kochałam wszystkie pralinki, bombonierki, takie małe kawałeczki czekoladki, to wtedy biorę tego daktyla, maczam go w maśle orzechowym, w peanut butter i później to maczałam w pestkach słonecznika. Słuchajcie, to jest tak dobre, że nawet gdybym jadła cukier, to i tak bym to jadła. Takie trzy daktyle, takie trzy praliny z daktyli są pełne naprawdę ważnych i potrzebnych związków, białka, minerałów, witamin, no i oczywiście węglowodanów.